Zapraszam sekretarza OSP za Niemieć druha Łukasza Gerwazika o krótkie przedstawienie w pigułce rysu historycznego naszej jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna w Zaniemyślu została powołana 8 listopada 1913 roku. W tym dniu odbyło się zebranie organizacyjne. Mówi o tym protokół pisany w języku niemieckim pismem gotyckim. Zaczyna się on następująco. Celem założenia Ochotniczej Straży Pożarnej zeszli się niżej wymienieni panowie. A dalej protokół mówi o podziale funkcji w zarządzie. Było to posiedzenie organizacyjne zarządu i widnieją tam następujące nazwiska. Artur Gertik, Jan Gruszkiewicz, Jan Niedźwiecki, Franciszek Skrzypczak, Konrad Weber, Tomasz Tomczak, Stanisław Skiera, Stengert, Śmiałkowski, Müller, Price, Maczkę, Greser. Następne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się 14 listopada 1913 roku i uczestniło w nim 19 członków. Wybuch I wojny światowej zahamował działalność straży, jednak towarzystwo nadal istniało. Zwyczajne zebranie OSP, pierwsze w wolnej Polsce, odbyło się 8 maja 1919 roku przy udziale 14 członków. Pierwsze walne zebranie OSP w Zaniemyślu w wolnej Polsce odbyło się 25 maja 1919 roku. 23 kwietnia 1920 roku uchwalono wstąpienie OSP Zaniemyśl do Wielkopolskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 3 sierpnia 1930 roku uroczyście przekazano nową strażnicę finansowaną przez magistrat Zaniemyśla. Jednostka posiadała wtedy dwie sikawki sąco-tłoczące oraz dwa beczkowozy. Na uroczystości odczytano sprawozdanie z 17-letniej działalności. Przez ten okres straż gasiła 23 pożary. 1 września 1939 roku hitlerowcy najechali na Polskę. Okupant zorganizował straż pożarną przymusową. Jednostka posiadała samochód kryty i dwie motopompy. 9 lutego 1945 roku odbyło się zebranie organizacyjne OSP w Zaniemyślu po wyzwoleniu z okupacji niemieckiej, a 13 czerwca 1945 pierwsze walne zebranie OSP w Zaniemyślu po wyzwoleniu. 8 września 1946 roku na rynku w Zaniemyślu wręczono sztandar jednostce OSP Zaniemyśl. Straż dysponowała wtedy samochodem półciężarowym DOK z przyczepką oraz dwoma motopompami METY 2 i DKW. 14 września 1952 roku jednostka otrzymała samochód gaśniczy STAR 20 bez zbiornika na wodę. W 1962 roku zamontowano syrenę alarmową na budynku poczty w Zaniemyślu. W 1972 roku jednostka otrzymała wóz bojowy STAR 25 ze zbiornikiem wodnym. 27 maja 1973 roku jednostka obchodziła jubileusz 60-lecia istnienia, na którym został wręczony nowy sztandar. W 1978 roku z inicjatywy Urzędu Gminy w Zaniemyślu oraz działaczy pożarnictwa został powołany Społeczny Komitet Budowy Strażnicy w Zaniemyślu, a 12 maja 1985 roku uroczyście oddano do użytku nową strażnicę, gdzie do dzisiaj mieści się siedziba jednostki. 18 września 1985 jednostka otrzymała nowy samochód bojowy STAR 244 typu GBM. 5 września 1993 roku jednostka OSP Zaniemyśl obchodziła 80-lecie istnienia. W tym dniu nastąpiło odznaczenie sztandaru jednostki złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 9 sierpnia 1995 roku jednostka OSP Zaniemyśl została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 11 listopada 2002 roku uroczyście przekazano i poświęcono nowy wóz bojowy Starman typu GBA. W dniu 5 lipca 2009 roku odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania łodzi ratowniczej z silnikiem spalinowym i wyposażeniem zakupionej ze środków przekazanych od sponsorów i z Urzędu Gminy oraz samochodu operacyjnego Polones przekazanego od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej. W grudniu 2012 roku jednostka otrzymała nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania P360. W roku 2013 zorganizowano obchody stulecia jednostki OSP Zaniemyśl. Program obchodów jubileuszu stulecia jednostki połączono z świętem Dniem Dziecka. W
tym dniu został poświęcony nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA Scania oraz nowy sztandar dla naszej jednostki ufundowany przez społeczeństwo gminy Zaniemyśl, a jednostka została oznaczona złotym znakiem związku. W kwietniu 2016 roku został założony Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu, do którego należą członkowie naszej jednostki, a także mieszkańcy Zaniemyśla i okolic. 8 lutego 2020 roku jednostka otrzymała nową łódź ratowniczą typu Woli 435R z pełnym sprzętem, silnikiem oraz przyczepą transportową. W ostatnich latach jednostka OSP Zaniemyśl jest jedną z najczęściej wyjeżdżających do zdarzeń jednostek w powiecie średzkim. Obecnie skład zarządu OSP Zaniemyśl przedstawia się następująco. Prezes druh Daniel Pachura, wiceprezes skarbnik druh Wojciech Szymanowski, wiceprezes naczelnik druh Michał Kirszka, zastępca naczelnika druh Paweł Gromada, sekretarz druh Łukasz Gerwazik, gospodarz druh Robert Bończak, członek zarządu druh Józefczak Michał, członek zarządu druh Pawlaczyk Dominik, członek zarządu druh Bartosz Kirszka. W dniu dzisiejszym świętujemy 110-lecie powstania naszej jednostki i mamy nadzieję na dalszą owocną działalność dla dobra naszego społeczeństwa. Działalność ta nie byłaby możliwa bez zaangażowania naszych druhów oraz wsparcia od instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, a zwłaszcza bez wsparcia od naszych licznych przyjaciół i sponsorów. Za wszelką pomoc składamy serdeczne podziękowania. Dziękuję.